Rozdział 22. Serce kamiennego posągu. Jako lojalna hinduska żona nie chcę uskarżać się na swego męża. Bardzo pragnę jednak, aby odwrócił się od swych materialistycznych poglądów. Znajduje on przyjemność w naśmiewaniu się z wizerunków świętych w moim pokoju do medytacji. Drogi bracie, głęboko ufam, że możesz mu pomóc. Czy zrobisz to? Moja najstarsza siostra Roma wpatrywała się we mnie błagalnie. Składałem krótką wizytę w jej domu w Kalkucie przy ulicy Girisha Vidyaratne. Prośba ta poruszyła mnie, gdyż siostra wywarła ogromny duchowy wpływ na moje wczesne życie i z miłością starała się zapełnić pustkę, która pozostała w naszej rodzinie po śmierci matki. Oczywiście, kochana siostro, uczynię wszystko, co w mojej mocy. Uśmiechnąłem się, nie mogąc się doczekać, aż usunę przygnębienie wyraźnie widoczne na jej obliczu, kontrastujące z jej zwykle spokojnym i pogodnym wyrazem twarzy. Roma i ja siedzieliśmy przez chwilę w milczeniu, modląc się o pokierowanie naszymi czynami. Rok wcześniej siostra poprosiła mnie o wtajemniczenie w Kriya Jogę, w której uczyniła znaczne postępy. Poczułem natchnienie. Jutro, powiedziałem, udaję się do świątyni w Dakshineswarze. Proszę, pojedź ze mną i nakłoń swojego męża, aby nam towarzyszył. Czuję, że w wibracjach tego świętego miejsca Boska Matka poruszy jego serce. Jednak nie wyjawiaj mu, dlaczego chcemy, aby z nami pojechał. Siostra przepełniona nadzieją zgodziła się. Nazajutrz, bardzo wcześnie rano, ucieszyłem się, widząc Romę i jej męża gotowych do drogi. Kiedy nasza dorożka stukotała ulicą górną okrężną w stronę Dakshineswaru, mój szwagier Satish Chandra Bose uprzyjemniał sobie czas naśmiewaniem się z dawnych, współczesnych i przyszłych duchowych guru. Zauważyłem, że Roma po cichu płacze. – Siostro, rozmuszcz się – wyszeptałem. – Nie dawaj swemu bratu powodów do satysfakcji, że poważnie traktujemy jego drwiny. – Mukunda, jak możesz podziwiać bezwartościowych szarlatanów? – mówił Satish. – Już sam wygląd sadu jest odpychający. Albo jest chudy jak szkielet, albo bezbożnie tłusty jak słoń. Wybuchnąłem głośnym śmiechem. Moja życzliwa reakcja poirytowała Satisha. Zapadło ponure milczenie. Gdy nasza dorożka wjechała na teren Dakshineswaru, szwagier zaśmiał się sarkastycznie. Ta wycieczka pewnie ma na celu mnie zmienić. Kiedy odwróciłem się bez odpowiedzi, złapał mnie za ramię. Młody panie mnichu, powiedział. Nie zapomnij umówić się z władzami świątyni, aby uwzględnili nas przy południowym posiłku. Idę teraz medytować. Nie martw się o swój obiad, odrzekłem ostro. Boska Matka się o to zatroszczy. Nie wierzę, by Boska Matka miała cokolwiek dla mnie uczynić. To ciebie czynię odpowiedzialnym za mój obiad. W głosie Satisha brzmiała pogróżka. Poszedłem do kolumnadowej sali, mieszczącej się z przodu dużej świątyni Kali, Matki Przyrody. Wybrawszy zacienione miejsce pod jednym z filarów, ułożyłem ciało w pozycji lotosu. Chociaż była dopiero siódma, poranne słońce niedługo miało stać się dokuczliwe. Kiedy pochłonęło mnie nabożne skupienie, świat się oddalił. Skoncentrowałem umysł na bogini Kali, której posąg w Dakshineswarze był niegdyś przedmiotem szczególnej czci wielkiego mistrza Sri Ramakrishny Paramahamsy. W odpowiedzi na jego pełne udręki żądania ów kamienny posąg często ożywał i rozmawiał z nim. Milcząca matko o kamiennym sercu, modliłem się. Napełniała się życiem na prośbę swego ukochanego wielbiciela Ramakrishny. Dlaczego teraz miałabyś nie wysłuchać płaczu swego stęsknionego syna? Moja żarliwość, której towarzyszył boski pokój, urosła bezkreśnie.
Jednak kiedy minęło 5 godzin i bogini, którą wewnętrznie wizualizowałem, nie dawała odpowiedzi, poczułem się nieco zniechęcony. Czasem test Boga polega na opóźnianiu spełnienia modlitw, lecz ostatecznie ukazuje się on przed wytrwałym wyznawcą dowolnej, drogiej dla niego postaci. Pobożny chrześcijanin widzi Jezusa, a Hindus Krishnę lub boginię Kali, albo rozszerzające się światło, jeśli oddawanie czci dotyczyło bezosobowej formy Boga. Niechętnie otworzyłem oczy i zobaczyłem, jak kapłan zamyka świątynne drzwi zgodnie ze zwyczajem obowiązującym w południe. Podniosłem się ze swego ustronnego miejsca w otwartym, krytym dachem holu i wszedłem na dziedziniec. Jego kamienna posadzka była rozgrzana od południowego słońca. Boleśnie sparzyłem bose stopy. Boska Matko, zaprotestowałem w milczeniu. Nie przybyłaś do mnie w wizji, a teraz jesteś ukryta za zamkniętymi drzwiami świątyni. Chciałem ci ofiarować specjalną modlitwę w imieniu mojego szwagra. Moja usilna wewnętrzna prośba została natychmiast wysłuchana. Najpierw na moje plecy i stopy spłynęła przyjemna fala chłodu, usuwając wszelkie niewygody. Potem, ku mojemu zdziwieniu, świątynia urosła do olbrzymich rozmiarów. Jej potężne drzwi powoli się otwarły, odsłaniając kamienną figurę bogini Kali. Stopniowo posąg zmienił się w żywą postać, która skłaniając głowę pozdrowiła mnie z uśmiechem, co napełniło mnie nieopisaną radością. Jakby jakąś mistyczną strzykawką powietrze zostało wyssane z mych płuc. Ciało znieruchomiało, lecz nie stało się bezwładne. Po chwili nadeszło ekstatyczne rozszerzenie świadomości. Mogłem widzieć wyraźnie na kilka mil w stronę Gangesu w lewo i całą okolicę Dakshineswaru poza świątynią. Ściany wszystkich budynków migotały przejrzyście. Mogłem przez nie oglądać ludzi chodzących tu i tam, z dala ode mnie. Chociaż byłem pozbawiony oddechu i ciało moje znajdowało się w stanie dziwnego spokoju, mogłem swobodnie poruszać rękami i stopami. Przez kilka minut badawczo zamykałem i otwierałem oczy. Cały czas wyraźnie widziałem panoramę Dakshineswaru. Duchowy wzrok, podobnie jak promienie X, przenikał wszelką materię. Boskie oko ma swoje centrum wszędzie, a obwód nigdzie. Stojąc tam, na tym słonecznym dziedzińcu, na nowo uświadomiłem sobie, że kiedy człowiek przestaje być marnotrawnym dzieckiem Boga, zaabsorbowanym światem fizycznym, będącym w istocie jak sen, marny jak bańka mydlana, wówczas odzyskuje swe wieczyste królestwo. Jeśli eskapizm jest potrzebą człowieka skrępowanego swą ciasną osobowością, to czy jakakolwiek ucieczka może się równać z majestatem wszechobecności? W moim świętym doświadczeniu w Dakshineswarze jedynymi nadzwyczajnie powiększonymi przedmiotami była świątynia i postać bogini. Wszystko inne jawiło się w zwykłych rozmiarach. Chociaż każda rzecz otoczona była aurą łagodnego światła o białym, błękitnym i pastelowych odcieniach tęczy. Moje ciało było jakby z substancji eterycznej, gotowe unieść się w powietrze. W pełni świadomy swego materialnego otoczenia rozglądałem się dookoła i wykonałem kilka kroków, nie naruszając ciągłości błogiej wizji. Za ścianami świątyni dojrzałem nagle mojego szwagra, siedzącego pod kolczastymi gałęziami świętego drzewa Bel. Bez trudu mogłem rozpoznać bieg jego myśli. Chociaż święty wpływ Dakshineswaru nieco go uwznioślił, jego umysł snuł niemiłe rozważania na mój temat. Zwróciłem się wprost do postaci miłościwej bogini. Boska Matko, modliłem się, czy zechcesz odmienić duchowo męża mej siostry? Przepiękna postać, dotychczas pozostająca w milczeniu,
wreszcie przemówiła. Twoje życzenie jest spełnione. Szczęśliwy spojrzałem na Satisha. Jak gdyby instynktownie świadomy działania jakichś duchowych mocy, niechętnie powstał z ziemi. Zobaczyłem, jak biegnie za świątynią. Zbliżył się do mnie, grożąc mi pięścią. Wszechobejmująca wizja znikła. Nie mogłem już dłużej widzieć cudownej bogini. Wyniosła świątynia zmalała do zwykłych rozmiarów i utraciła przezroczystość. Moje ciało znów zlało się potem pod ostrymi promieniami słońca. Uskoczyłem pod zadaszenie kolumnadowej sali, dokąd pobiegł za mną rozgniewany Satisz. Spojrzałem na zegarek. Była pierwsza. Boska wizja trwała godzinę. Ty, mały głupcze, wypalił szwagier. Siedziałeś ze skrzyżowanymi nogami i ze zującym wzrokiem 6 godzin. Chodziłem tam i z powrotem i obserwowałem cię. Gdzie jest mój obiad? Świątynia jest teraz zamknięta, a ty nie zawiadomiłeś jej zwierzchników i zostaliśmy bez jedzenia. Uniesienie, które poczułem w obecności bogini, wciąż wibrowało w moim sercu. Ośmieliłem się zawołać. Nakarmi nas boska matka! Satisz wychodził z siebie z wściekłości. Chociaż raz, wykrzyknął, chciałbym wreszcie zobaczyć, jak twoja boska matka daje nam jedzenie bez uprzednich ustaleń. Ledwo wypowiedział te słowa, przez dziedziniec przeszedł kapłan z świątyni i przyłączył się do nas. Synu, zwrócił się do mnie. Obserwowałem twoją pogodnie rozświetloną twarz w ciągu wielu godzin medytacji. Widziałem, jak dziś rano przyjechałeś z innymi i poczułem pragnienie przygotowania dla was odpowiedniej ilości jedzenia. Chociaż dawanie pożywienia tym, którzy go wcześniej nie zamówią, jest wbrew zasadom w świątyni, postanowiłem jednak zrobić dla was wyjątek. Podziękowałem mu i spojrzałem prosto w oczy Satiszowi. Zarumienił się i w milczeniu spuścił wzrok ze skruchą. Kiedy podano nam obfity posiłek, urozmaicony owocami mango, na które minął już sezon, zauważyłem, że apetyt mojego szwagra był mizerny. Był oszołomiony i głęboko zanurzał się w oceanie myśli. W drodze powrotnej do Kalkuty, Satisz, którego oblicze było już łagodniejsze, co chwilę spoglądał na mnie przepraszająco. Jednak nie odezwał się ani słowem. Milczał od chwili, w której pojawił się kapłan, aby zaprosić nas na obiad, jakby w bezpośredniej odpowiedzi na jego wyzwanie. Następnego dnia po południu odwiedziłem moją siostrę. Przywitała mnie czule. Drogi bracie, wykrzyknęła, to cud. Wczoraj wieczorem mój mąż płakał otwarcie przede mną. Ukochana Davy, powiedział, jestem niewypowiedzianie szczęśliwy, że plan twojego brata dokonał we mnie przemiany. Zamierzam naprawić wszystkie krzywdy, jakie ci wyrządziłem. Od dzisiejszej nocy nasza duża sypialnia stanie się miejscem oddawania czci Bogu, a w sypialni zamienimy twój mały pokój do medytacji. Szczerze żałuję, że naśmiewałem się z twojego brata. Chcę siebie ukarać za moje haniebne postępowanie. Dlatego, dopóki nie dokonam postępu na duchowej ścieżce, nie będę rozmawiał z Mukundą. Od teraz będę usilnie poszukiwał boskiej matki. Pewnego dnia na pewno ją znajdę. Wiele lat później odwiedziłem mojego szwagra w Delhi. Ogromnie się ucieszyłem, widząc, że bardzo się rozwinął na ścieżce samourzeczywistnienia i został pobłogosławiony wizją boskiej matki. Podczas pobytu u niego zauważyłem, że potajemnie spędza większą część nocy na boskiej medytacji, mimo iż cierpi na poważne dolegliwości, a w ciągu dnia pracuje w biurze. Naszło mnie przeczucie, że życie mojego szwagra nie będzie trwało długo. Roma musiała czytać w moich myślach. Drogi bracie, powiedziała, ja czuję się dobrze, lecz mój mąż jest chory. Niemniej jednak chcę, abyś wiedział, że jako oddana hinduska żona
Zamierzam umrzeć pierwsza. Nie upłynie dużo czasu, nim odejdę. Zaskoczony tymi złowieszczymi słowami, zdawałem sobie jednak sprawę, że zawierają one gorzką prawdę. Mniej więcej rok po tej zapowiedzi, kiedy znajdowałem się w Ameryce, moja siostra zmarła. Mój najmłodszy brat Bisznu opowiedział mi potem o szczegółach tego wydarzenia. W dniu swej śmierci Roma przebywała z Satiszem w Kalkucie, powiedział Bisznu. Tego ranka ubrała się w swój ślubny strój. Dlaczego włożyłaś to specjalne ubranie? Zapytał Satisz. To jest mój ostatni dzień służenia Tobie na ziemi, odpowiedziała Roma. Niedługo potem dostała zawału. Kiedy jej syn chciał pobiec po pomoc, poprosiła. Synu, nie opuszczaj mnie. To nic nie da. Odejdę, nim lekarz zdoła przybyć. 10 minut później, trzymając z szacunkiem stopy swego męża, Roma świadomie opuściła swe ciało, szczęśliwa i bez cierpienia. Po śmierci żony Satisz stał się samotnikiem. Mówił dalej Bisznu. Pewnego dnia obaj patrzyliśmy na dużą fotografię uśmiechniętej Romy. Dlaczego się śmiejesz? Zawołał nagle Satisz, jak gdyby jego żona była obecna w pokoju. Myślisz, że byłaś sprytna, że zaplanowałaś odejść przede mną. Udowodnię ci, że nie możesz długo być z dala ode mnie. Niebawem do ciebie dołączę. Chociaż w tym czasie Satisz już w pełni wyzdrowiał i cieszył się doskonałym zdrowiem, umarł bez żadnej widocznej przyczyny. Niedługo po tej dziwnej wypowiedzi przed fotografią Romy, zakończył Bisznu. Tak oto zgodnie z proroczą przepowiednią zmarła moja najukochańsza, najstarsza siostra oraz jej mąż Satisz, który w Dakshineswarze ze zwykłego materialisty zmienił się w milczącego świętego. Przypisy do rozdziału 22. Devi, inaczej bogini. Hinduska żona wierzy, że jej śmierć przed śmiercią męża jest oznaką duchowego postępu, gdyż jest to dowodem jej lojalnej służby małżonkowi lub inaczej śmierci w uprzęży.